Propozycje postulatów są takie: wypierdalać z oświadczeniem Przyłębskiej, wypierdalać z Przyłębską. Chcemy prawdziwego TK, chcemy prawdziwego SN w całości, chcemy prawdziwego Rzecznika Praw Obywatelskich, chcemy nowelizacji budżetu, kasy na ochronę zdrowia, pomoc dla pracowników, pomoc dla przedsiębiorców, pomoc dla kultury i prawdziwe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pełni praw kobiet, w tym legalnej aborcji, edukacji seksualnej, antykoncepcji i ochrony przed przemocą. Chcemy pełni praw człowieka, chcemy świeckiego państwa, w tym zaprzestania finansowania kościoła z budżetu państwa i wypierdalać z religią ze szkół. Chcemy dymisji rządu i powołujemy radę konsultacyjną, jak na Białorusi, która będzie pracować nad tym, jak posprzątać ten burdel po PiSie.